Nasza prezentacja obejmuje wyniki naszych analiz obejmujących porównanie i ryzyko pęknięcia tętniaka aorty brzusznej w wieloletniej obserwacji. No i postaram się pokrótce przedstawić nasze rezultaty. Więc jeśli chodzi o tętniaka aorty brzusznej, to oczywiście jest to choroba dość częsta, szczególnie w starszym wieku, ale to, co nas najbardziej interesuje, to to, że jest to najbardziej groźna choroba ze schorzeń naczyniowych, to znaczy choroba, która ma największą śmiertelność. W przypadku pękniętego tętniaka aorty brzusznej ta śmiertelność sięga nawet 70%. Więc jeśli chodzi o epidemiologię, to chcieliśmy zwrócić uwagę i przypomnieć, że to jest około 6 osób na 100 tysięcy. Większa oczywiście zapadalność u mężczyzn, to jest rzędu 8 i około 3 osób na 100 tysięcy w przypadku kobiet. Natomiast prawdopodobnie ta zapadalność jest znacznie zaniżona z uwagi na to, że nie wszyscy pacjenci po prostu docierają do ośrodków leczących. Celem badania była próba identyfikacji czynników zewnętrznych, jakie wpływają na ryzyko pęknięcia, no i na ryzyko okołooperacyjne. Badania opierały się na materiale ze szpitala Bonifratrów i tutaj częściowo nasza ekipa przy wydatnej pomocy ze strony ekipy z drugiej kliniki chorób wewnętrznych Collegium Medicum z ulicy Skawińskiej. Więc retrospektywna analiza była przeprowadzona w okresie 9 lat między 2002 rokiem a 2011 rokiem. Udało się zgromadzić grupę, no wydaje się, że nie mało, to jest 530 pacjentów z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej. Z czego 92 osoby to były kobiety, 438 to mężczyźni. Proporcja kobiet do mężczyzn w naszym badaniu wyniosła prawie praktycznie 1 do 5. Średni wiek pacjentów rzędu 72 lata i co interesujące, średnia wieku kobiet była wyższa niż mężczyzn. Nie umiemy tego wyjaśnić, ale tutaj 3 lata kobiety z pękniętym tętniakiem były starsze. 30% to pacjenci z Krakowa, pozostali pacjenci z województwa. No i jeśli chodzi o metodykę, no tutaj musieliśmy to troszkę uprościć, czyli przyjęliśmy jako średni czas poprzedzający przybycie do szpitala około 7 godzin. Tak się wydaje, że to najczęściej przebiega. Analiza czynników była przeprowadzona w 24 godziny poprzedzające te 7 godzin od pęknięcia, a dane pogodowe udało się dość szczegółowo pozyskać z ośrodka w Krakowie w Balicach. To jest około 10 km od szpitala. I uwzględniono praktycznie wszystkie dane pogodowe, jakie się udało uzyskać, mianowicie dane czasowe, porę doby, dzień tygodnia, porę roku, faza księżyca, ciśnienia i jego wahania, wilgotność, widzialność, prędkość wiatru i inne zjawiska atmosferyczne. Statystycznie dane uzyskane zostały z programu Statistika. Jeśli dane miały rozkład normalny, ocenialiśmy to testem T-Studenta, w przeciwnym przypadku statystyka Humana-Whitneya oraz C-Kwadrat. I za istotną statystycznie wartość klasycznie przyjęto poniżej 0,5. Jeśli chodzi o zapadalność, a liczbę przyjętych chorych, tutaj taka krótka analiza. Nasze województwo to mniej więcej 3,3 miliona pacjentów. Mniej więcej taki obszar prawdopodobnie z grubsza podlega naszemu oddziałowi, ponieważ w tym województwie głównie u nas są operowani pacjenci z tętniakiem aorty brzusznej. Myślę, że spokojnie możemy założyć, około 90% wszystkich pacjentów trafia do nas. I przy zapadalności tych około 6 pacjentów na 100 tysięcy, to powinno być około 180 pacjentów rocznie. Do nas trafia około 60, z czego można założyć, że tylko 30% pacjentów z pękniętym tętniakiem udaje się dowieźć do naszego oddziału, gdzie są operowani. Jeśli chodzi o dane z piśmiennictwa, u nas znamiennie inaczej wypadła liczba kobiet w proporcji do mężczyzn, mianowicie normalnie gdzieś 1/3 pacjentek stanowią kobiety, u nas to tylko 17%. Nie umiemy tego wyjaśnić w żaden sposób, to jest tylko obserwacja. No i jeśli chodzi o tutaj dane takie trochę loteryjne, analizie poddaliśmy de facto 3600 dni w przeciągu tych 9 ponad lat. Jedna operacja zdarzała się w 12% dni, 1% szansy na dwie operacje, no i paru szczęśliwców, mianowicie pięciokrotnie wystąpiły dni, kiedy aż 3 pęknięte tętniaki przyjeżdżały w jednym dniu. Co niestety stanowi duży problem organizacyjny dla naszego oddziału. Mniej więcej średnio operujemy tętniaki co 7 dni. Jeśli chodzi o
to, co wydawało nam się pewnikiem, biorąc pod uwagę wiele różnych prac wykazujących wpływ czynników atmosferycznych na różne zjawiska chorobowe, czyli ciśnienie atmosferyczne, okazało się, że niestety ciśnienie atmosferyczne wydaje się nie mieć żadnego wpływu absolutnie, zarówno jeśli chodzi o wartość bezwzględną ciśnienia, jak i zmianę ciśnienia. Jeśli chodzi o ryzyko pęknięcia tętniaka, stwierdzono tylko wzrost śmiertelności pacjentów i to z samego Krakowa, w ciągu doby poprzedzającej dochodziło do spadku ciśnienia. Także tutaj ilustracja mniej więcej, że jeśli chodzi o liczbę pacjentów przy wzroście i przy spadku ciśnienia, są to liczby absolutnie identyczne. Nie zaobserwowaliśmy też, mimo tutaj naszej nadziei, jakiegoś znamiennego wpływu wszystkich możliwych zjawisk atmosferycznych, opadów, śniegu, deszczu, burz, zarówno na występowanie pęknięcia, jak i na samo ryzyko śmiertelności. Mieliśmy też nadzieję, że być może chociaż fazy księżyca tutaj nam jakąś statystykę sensowną dadzą, ale niestety tutaj tylko trend zaobserwowano, że w fazach poprzedzających NUF jest mniejsza śmiertelność. Pewne dane statystyczne zaczęły się pojawiać, kiedy porównaliśmy porę roku. Mianowicie wychodzi dość duża różnica, bo to jest rzędu 10% pomiędzy śmiertelnością w jesieni i w okresie letnim. To jest przedstawione tutaj na wykresie. No i to zaczęło się wpisywać w taki dość ogólny, logiczny trend tego, cośmy zaobserwowali. Jeśli chodzi o wyniki, globalnie w przeciągu 9 lat średnia śmiertelność to jest 49%. Jeśli weźmiemy pod uwagę wiek i płeć, to nas nie zaskakuje. Różnica średniej wieku pomiędzy pacjentami, którzy przeżyli, a którzy nie przeżyli, jest, to jest rzędu 4 lata. Natomiast nie zaobserwowaliśmy żadnej różnicy pomiędzy śmiertelnością w grupie kobiet, a w grupie mężczyzn, mimo żeśmy się inaczej troszkę spodziewali. Jeśli chodzi o czas badania, to obserwujemy tutaj znamienną tendencję do spadku śmiertelności w przeciągu tych 9 lat, kiedy wyjściowo to było 54%, a w ostatnim okresie to jest rzędu 44%. Tutaj mamy na to ilustrację. Ta żółta linia ilustruje trend śmiertelności w procentach, jeśli chodzi o liczbę pacjentów przyjętych. Natomiast liczba pacjentów przyjętych generalnie się zwiększa, to jest suma tych dwóch pionowych kresek, natomiast śmiertelność znamiennie spada, osiągając poniżej 40% w 2011 roku. Jeśli chodzi o śmiertelność za dzień tygodnia, i tu są takie dane, których żeśmy się troszkę nie spodziewali, istnieje bardzo duża zależność między śmiertelnością a dniem tygodnia, mianowicie największa śmiertelność przydarza się w ciągu dni wolnych od pracy, zarówno weekendów, jak i świąt państwowych, i to jest różnica rzędu 15%. Największa różnica śmiertelności jest między sobotami a poniedziałkami i tutaj mamy praktycznie różnicę o 1/3. To się przy tych liczbach wydaje bardzo dużą różnicą, zwłaszcza że nie umiemy tego w żaden medyczny sposób wyjaśnić. Także to jest tutaj zilustrowane. Jak widzimy, w poniedziałki tutaj jest znaczna przewaga pacjentów, którzy przeżywali. W soboty de facto jest odwrotna proporcja. Jeśli chodzi o godzinę przyjęcia, to może łatwiej wyjaśnić, ale największą śmiertelność obserwowaliśmy między 3 a 7 rano, czyli w głębokich godzinach nocnych. Najmniejsza śmiertelność między 11 a 15. Wydaje się, że to jednak niestety ma duży związek z formą lekarzy operujących i wszystkich innych, całego innego personelu. Niestety te godziny nocne nie odbijają się dobrze na wynikach operacji. To jest tutaj ponownie zilustrowane. Niestety w godzinach nocnych bardzo ta krzywa śmiertelności nam rośnie. Więc jeśli chodzi o wnioski, zastanawiamy się, dlaczego spadek śmiertelności w tym ostatnim okresie. Prawdopodobnie utworzenie SOR-ów w województwie i większa dostępność do tomografii w okresie czyli lepsza rozpoznawalność tętniaków, w związku z tym szybciej oni trafiają do nas. Czy poprawa jakości leczenia? Chcielibyśmy w to wierzyć, że to też ma jakiś wpływ. Dlaczego śmiertelność większa w okresie nocnym oraz w dni wolne od pracy, jak również w okresie letnim? Tutaj jednak składamy to na karb organizacji i ilości personelu. Niestety przez weekendy to wszystko działa znacząco gorzej. Jak widać znacząco, bo to nie są małe różnice, tylko sięgają one kilkudziesięciu niemalże procent. Nie umiemy wyjaśnić, dlaczego jest relatywnie mniejszy odsetek kobiet niż danych z piśmiennictwa. Być może jednak tutaj nasze województwo się troszkę różni, a
wpływ danych atmosferycznych wydaje się jednak pomijalny, pomimo że w kilku innych pracach wykazywano wpływ ciśnienia na ryzyko pęknięcia tętniaka aorty brzusznej. Potencjalne słabe punkty naszego badania, no to przede wszystkim to sztywne założenie 7 godzin, ale właściwie nie ma możliwości jasnego sprecyzowania czasu wystąpienia pęknięcia do momentu trafienia do nas na oddział. Natomiast tutaj no, nie da się ukryć, że te zmiany atmosferyczne, czynniki nie zmieniają się aż tak szybko, więc nawet kilka godzin różnicy w którąś tam stronę nie powinny tutaj znacząco zaburzyć naszych wyników. Zmienność atmosferyczna w województwie, no jednak tutaj myśmy się opierali na jednej stacji z Balic, a województwo ma no, dość dużą powierzchnię i mogły w innych obszarach następować inne warunki. No i oczywiście nie objęliśmy badaniem pacjentów, którzy nie dotarli do szpitala. We wnioskach powiedziałbym tak, że mimo, że spodziewaliśmy się czegoś zupełnie odwrotnego, zupełnie znacząco mniejszy wpływ na wyniki leczenia ma pogoda, natomiast znacznie większy jest wpływ organizacji służby zdrowia ogólnie, a dla dyżuranta proponujemy, jeśli troszkę spokoju zachować, żeby raczej unikał operowania w weekendy, bo w dni powszednie ma jednak dużo mniejsze ryzyko narażenia na stres. Bardzo dziękuję za uwagę.